Ja jestem z Rybnika, ale muszę wam do czegoś się przyznać. Moi rodzice nie urodzili się na Śląsku, przyjechali tutaj. Jestem gorolem. No tak, no przepraszam, no bardzo. No. A powiem wam szczerze, że nie jest prosto wychowywać się w Rybniku wśród samych hanysów, kiedy ty jesteś jedyny gorolem. Dzieci wytykają cię palcami. Gorol to, gorol tamto, kucanki, zamawianki. Nie, 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 ty gorolu nie masz zamawianek. Opowiadały mi dzieci cały czas dowcipy o gorolach. Ja znam wszystkie dowcipy o gorolach. Ty, Marcin, a wiesz, jak u nas na Śląsku się godo na takiego wykąpanego gorola jak ty? Jak? Czysty ciul. A poznałem dziewczynę z takimi mocnymi tradycjami śląskimi, u której się tylko godo w domu. A ja nie za bardzo po śląsku, więc zadzwoniłem do mojego kolegi z kabaretu Młodych Panów, do Roberta, pewnie kojarzycie. Robert, słuchaj. Zaprosili mnie na niedzielny obiad do dziewczyny z takimi mocnymi tradycjami śląskimi. Proszę, powiedz mi, co tam mam mówić do nich, coś po śląsku, jakieś słowa. A Robert mówi tak, słuchaj Marcin, jak czegoś nie będziesz wiedział, to go daj onaczyć. Ale co to znaczy? Wszystko. No ale co? Możesz zaonaczyć, wyonaczyć, przeonaczyć wszystko. A, i tak idziesz tam pierwszy raz, nie? To weź ze sobą halba. Robert, a co to jest ta halba? Taką śląską tradycja. No i idę w niedzielę na obiad do rodziców tej nowej dziewczyny. Tak jak Robert powiedział, ubrany w albę. Dzień dobry, ja nazywam się Marcin i chciałbym wyonaczyć państwa córkę. Zaprosili mnie na tradycyjny śląski obiad, czyli rolada, kluski śląskie i niebieska kapusta. Niebieska była, przecież sam tam byłem, jeszcze był amarantowy szałot. Najlepsze jest to, że ta dziewczyna przy obiedzie do swoich rodziców mówiła fater i mutter. Ty, to jest lepsze niż Rammstein, mutter! On z kolei, ten teś, mówił do swojej żony hejdla. Hejdla, przecież to brzmi jak jakaś część do ciągnika. A ona z kolei do niego mówiła biustonosz. A nie, sorry, stanik. I ten stanik mi mówi, że jeżeli będę chciał być z jego cerą, to będę musiał bakać od rana do wieczora, od poniedziałku do piątku, przez caluśki rok. A ja na to, zajebiście. Przecież ja uwielbiam palić zioło. A dziewczyna mieszkała tutaj, niedaleko, w centrum Sosnowca.